Jestem księgowym. Przez 6 dni w tygodniu wykonuję swoją pracę. Staram się to robić sumiennie, zgodnie z moimi umiejętnościami, bo tak nakazuje przykazanie. Natomiast 7 dnia staram się odpocząć. Odpoczywam nie na zasadzie przerwania pracy niedokończonej, ale tak jakbym skończył już samą pracę. Nawet nie myślę o niej. Interesowało mnie kiedyś, dlaczego konkretnie 7 dzień tygodnia, dlaczego konkretnie sobota. Szukałem odpowiedzi psychologii. Psycholodzy skierowali moją uwagę do archeologów, stwierdzili, że to jest ich dział. Archeolodzy natomiast skierowali moją uwagę do Pisma Świętego, do biblijnego opisu stworzenia. To jest wspaniałą rzeczą, kiedy w ciągu całego tygodnia zmagamy się z materią, ze światem stworzonym, a w jednym dniu odwracamy się od świata stworzonego i kierujemy się ku stworzeniu świata. Nie jesteś maszyną, ciesz się sobotą.